widzą Polaków, imienia Polaków wysłanych przez nas nie. No, posiadanie takiego imienia na pewno nas wszystkich zobowiązuje do tego, aby pielęgnować pamięć o ludziach, którzy przeżyli wysłania, którzy przeżyli Golgotę Wschodu. W dzisiejszym uroczystym dniu serdecznie witamy naszych gości, sybiraków, przyjaciół naszej szkoły, panią dyrektor, nauczycieli oraz was, koleżanki i koledzy. 23 sierpnia 1939 roku miał miejsce układ Ribbentrop-Mołotow z tajnym porozumieniem oznaczającym czwarty rozbiór Polski. Gdy 1 września Niemcy napadli na nasz kraj, spodziewaliśmy się pomocy ze strony naszego wschodniego sąsiada, lecz zostaliśmy sami. 17 września tego samego roku rozpoczęła się agresja radziecka na Polskę. Mogli podać rękę, a nóż wbili w plecy. Pomyślcie, jak nam w Polsce wspaniale dziś się wiedzie. Możemy nawet prawdę już mówić o sąsiedzie, o naszym wspaniałym i wielkim wschodnim bracie. Tylko jakoś zbyt rzadko mówimy o tej dacie. O 17 września, a to jest data taka, która winna w pamięci każdego Polaka utrwalić się na zawsze. Ta historyczna rana, zdradziecko, nożem w plecy, ojczyźnie zadana. To Stalina z Hitlerem, gwóźdź do trumny narodu. Był w 39, wbity Polsce od wschodu. To czwarty rozbiór, prolog do Katynia horroru. Wstęp do zesłań na Sybir i krwawego terroru. Tak, 17 września, to właśnie data taka. Z 9 na 10 lutego 1940 roku odbyła się pierwsza wielka wywózka, czyli deportacja Polaków na wschód. Deportacje i przemieszczenie obywateli polskich w głąb Związku Radzieckiego trwały z przerwami w latach od 1940 do 1941. Na listy masowych wywózek wpisani zostali osadnicy i leśnicy, rodziny wcześniej aresztowanych i zbiegłych lub ukrywających się, zwłaszcza oficerów, policjantów, fabrykantów, urzędników państwowych oraz ziemian, uciekinierzy z części Polski zajętej przez Niemców. Zamieszkali w strefie przygranicznej bogaci chłopi, podejrzani o nielojalność wobec nowych władz. Przywódcy i aktyw wielu organizacji, związków i partii. Byli urzędnicy kierowniczego stanu państwowego. Oficerowie wywiadu i kontrwywiadu. Prokuratorzy i sędziowie prowadzący w przeszłości sprawy polityczne i wielu innych. Zaś mieszkańcy terenów okupowanych zostali uznani za obywateli Związku Radzieckiego. Tym samym pozbawiono ich obywatelstwa polskiego. Nakazywano przyjęcie paszportu radzieckiego, jednak wielu Polaków odmówiło. Spośród czterech wywózek, jakie NKWD przyprowadziło do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, pierwsza, 10 lutego 1940 roku, przyniosła najwięcej ofiar. Regina Zielińska miała 6 lat, gdy na początku lutego 1940 roku, podczas porodu jej siostry Lusi, zmarła ich mama. Czas nie ususzył jeszcze łez, gdy niespełna tydzień później, nocą 10 lutego, do drzwi załomotali sowieccy żołnierze. Zrewidowali ojca i zabrali wraz z 6 dzieci. Pozwolili spakować tyle rzeczy, ile mogli unieść i pognali do bydlęcych wagonów, które ruszyły w stronę Syberii. Wśród tysiąca jadących w transporcie nie brakowało najmłodszych, także niemowląt. Inne matki próbowały karmić maleńką Lusię, ale ona nie przeżyła trudów podróży. Zmarła tuż za Uralem. Reszta rodziny dotarła na Syberię, gdzie ojciec poszedł do pracy w kopalni, a jego 14-letnia córka Stanisława rozładowywała wózki z rudą żelaza. Dzięki temu dostawali przydziały chleba i tak przeżyli do napaści Niemiec na Związek Sowiecki. Zostali zwolnieni po podpisaniu układu Sikorski-Majski i przydzierali się do Wojska Polskiego tworzonego przez generała Władysława Andersa. Takich wspomnień są tysiące. Spośród czterech wywózek, jakie NKWD przeprowadziło do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, właśnie pierwsza, 10 lutego, przyniosła najwięcej ofiar. Wyjątkowo mroźna zima, minus 30-40 stopni Celsjusza. Zupełne zaskoczenie,
wybłyska w odległe. Trudne klimatyczne rejony, mordercza praca. Brak wyżywienia zbierało obfite plony. Sowieci wywozili wtedy całe rodziny. Przeważnie polskich urzędników, kolejarzy, leśników, wojskowych osadników. Nie oszczędzili także tych najmłodszych. Z wypełnionych wagonów dochodził lament i płacz. Gdy pociąg ruszał, ludzie rozpoczynali śpiew. Pod Twoją obronę, serdeczna matko, opiekunko ludzi. I tak jechali tygodniami. Kto zdążył wziąć koce, spał na nich. Inni na słomie bądź gołych deskach. Włosy i ubrania przymarzały do ścian. Codziennie dostawali wiadro gorącej wody. Nocą suchary, kawałek chleba, raz na tydzień jakąś szturę. Wygłodniałe matki traciły pokarm. Obolałe tuliły domagające się mleka, stale płaczące niemowlęta. Brat Aldony Skajewskiej miał 9 miesięcy. Nie było wody, więc jego mama zdrapywała z metalowego okna lód z resztkami farby i po roztopieniu dawała dzieciom pić. Doskwierała biegunka i inne podobne choroby. Niemal na każdym postoju z wagonu wynoszono ciała zmarłych. Podczas kolejnej wywózki w kwietniu 1940 roku było już cieplej. Wtedy wywieziono matki z dziećmi, rodziny polskich oficerów, których pojmano wcześniej. A wtedy właśnie rozstrzeliwano w Katyniu, Charkowie, Twerze, Mińsku. W tym czasie na wschód jechały kolejne transporty, a później jeszcze dwie zsyłki. Pod koniec czerwca 1940 roku i niespełna rok później, tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Największą udręką dla nas było zmuszanie do podpisywania obywatelstwa radzieckiego, bo Polski już nie było. Polska to ja, matka. Polska to moje dzieci, mówiła matka, zamykając usta oniemiałym sędziom. Mimo wielu cierpień, głodu, pracy ponad sił, Sybiracy mieli nadzieję, nadzieję na powrót do ojczyzny, na lepsze życie. Wstęp tętnił polską mową i pieśnią, bo Polska żyła w nich. Mimo zakazów potajemnie obchodzili rocznice historyczne, wspominali wielkich wodzów. Ten wiersz to dowód na to, jak wielkie znaczenie miał każdy symbol polskości i walki o wyzwolenie. Chwieje się cały świat wartości, dotychczas przez nas uznawanych. Świat norm moralnych i świętości, przez dom i kościół kształtowanych. Wszy, brud, chłód, nędza i upodlenie w Kazachstanie tłumią głos serca i sumienia codzienną walką o przetrwanie. I kiedy ten psychiczny dołek o mało wszystkich nas nie wessał, z nieba grom nagle nasz pasiołek odwiedza żołnierz od Andersa. Tak, polski żołnierz. Boże wielki, ile radości, wzruszeń, krzyku. Wprost całowaliśmy orzełki na czapce, na każdym guziku. Chryste, Buzuk, żołnierz polski, zła grób Workuty wypuszczony w mundurze. Do sąsiedniej wioski idzie, do dzieci i do żony. Pytaniom, łzom nie było końca. Nazajutrz odszedł, lecz nas dźwignął. Pozwolił znowu unieść głowę, uwierzyć w Polskę, w niepodległość, w zwycięstwo sprawy narodowej. Dla Polaków przybywających na zesłaniu spotkanie z polskim żołnierzem miało ogromne znaczenie. On sam i orzełek Polski, godło naszej ojczyzny, dawało nową siłę i wiarę, że jeszcze Polska nie zginęła. Spotkanie z polskim żołnierzem dawało wiarę w wolną Polskę. Również wielką wagę Sybiracy przywiązywali do religii. To właśnie modlitwy dawały siłę na przetrwanie w tych bardzo trudnych warunkach. W wołaniach do Boga, a szczególnie do Maryi, polscy zesłańcy dawali wyraz swojej wiary,
która pomogła im zachować własną osobowość, polską tożsamość. Modlono się przede wszystkim indywidualnie, by ominąć zakaz łas. Dni Bożego Narodzenia na Syberii przypominały o tradycjach polskich, a także potrzebie kontaktu z bliskimi. Próbowano potajemnie organizować pasterki i inne nabożeństwa, zaś Wielkanoc wzmacniała nadzieję na zwycięstwo i zmartwychwstanie Polski. Na Syberii powstało wiele pięknych utworów religijnych. Na niebie betlejemska gwiazda świeci. Czy znajdzie drogę Boże dziecię na ten daleki Sybir? Dzisiaj w stajence szara pustka płynie. Nie ma tam śpiewów, grania i tańców. Malutki Jezus w swej zgrzebnej koszulnie opuścił żłówek. Idzie do wygnańców. Zamarznięte rączki Boże dziecię chucha. Brnie przez zaspy drobniutką, bosą nóżką, a promyczek gwiazdy grzeje mu na serduchu do syberyjskiej zapomnianej chaty. Polskie Matrieri z archiwum NKWD dwa zdania. To tajna broń panskoj Polszy, nie do zlikwidowania. To właśnie matki, polskie matki na Syberii, były tymi, które sprawiły, że Polska przetrwała. To one uczyły swe dzieci, że są Polakami. Przypominały o utraconej ojczyźnie. Starały się polepszyć los swych dzieci. Często płakały z bezsilności. Patrzyły na śmierć swych bliskich. Wielu Polaków, nasi dziadkowie, ojcowie, to właśnie im zawdzięczają, że przetrwali zesłanie. Matki były strażniczkami rodziny. Podziękujmy im dziś za to. Luty, kwiecień i czerwiec. 40. rok sołdaci. W willi czy w kamienicy? W dworku czy w wiejskiej chacie? Ty, polska matko, stawałaś sama przeciwko przemocy. Nas, dzieci, uciszałaś, wyrwane ze snu w nocy. Choć cały twój świat się walił w tej jednej nocnej godzinie, ty jak pisklęta pod skrzydła brałaś w opiekę rodzinę, by ją ochronić, ocalić, osłabić brutalność ciosu. I nigdy się nie pogodziłaś z okrutnym wyrokiem losu. Nie ma takiego trudu, takiej pracy na świecie, której byś, polska matko, nie tknęła dla dobra swych dzieci. W Sybirze, na zesłaniu, umiałaś zrobić wszystko. Byłaś murarzem, cieślą, szewcem i traktorzystą. Z dunem, hydraulikiem, rozwozicielem kwasu, wyrębywaczem lasu. Złodziejem także byłaś, gdy szepcząc, przebacz Boże, dla nas, swych głodnych dzieci, na toku kradłaś zboże. Choć głód uwagę skupiał wyłącznie na jedzeniu, resztkami się myślałaś o naszym wykształceniu. W nikłym świetle kopciłki, gdy mróz za oknem tężał, uczyłaś nas polskiego, historii i pacierza. Uczyłaś dziwnych pojęć jak prawość i ofiarność, godność ludzka, uczciwość, wierność, odpowiedzialność. Uczyłaś, polska matko, sama osłabła z głodu, być silnym wiarą w Boga, miłością do narodu. A w wieczór wigilijny, przy pierwszej gwiazdce z nieba, uczyłaś znakiem krzyża dzielić kawałek chleba. Dzieląc go, ufać Bogu i wierzyć, że przetrwamy, wierzyć, że wolnej Polski na pewno doczekamy. Uczyłaś polskich kolęd, piosenek o wolności, po polsku myśleć, marzyć i polskiej tożsamości. Śpi, mój synu, tam zima zmarznięta klęczy w stepie pod naszym barakiem. Wyrzucono cię z domu,
Pamiętaj za to tylko, że jesteś Polakiem. Za pacierze najsłodsze matczyne i za polską mową ojczystą wyrzucono bezbronną ptaszynę mego syna na Sybir srebrzysty. Małą duszyczkę, tak wątłą, tak kruchą, małe serce, tak drogie twej matce, zakuto w ciężkie niewoli łańcuchy, zamknięto w baraku, jak w klatce. Matki były dla swych dzieci miłością, nadzieją i wiarą. Ich ofiarność nie miała granic. To one walczyły o życie swych dzieci. Matki podtrzymywały na duchu, starały się ulżyć cierpieniom swych pociech, lecz także bardzo często patrzyły na ich śmierć. Co wtedy czuły? Polska matka z pięciorgiem, żona osadnika, drobna, potulna, cicha, w sobie się zamyka, o nic nikogo nie prosi, oczy bezradnej łani. Czurka jakoś się trzyma, Madzia, Bronek, Marcysia, nawet najmłodszy Kazio i tylko Jacek coś dzisiaj. Jacuś już nie oddycha, cały zimny, o Boże. Czy człowiek naprawdę nie dumnie? Ile jeszcze będzie przypadków Sybiru, Katynia, obozów pracy? Historia uczy nas przeszłości po to, by budować lepszą przyszłość. Lecz nie zapomnijmy nigdy o tych, którzy byli świadkami historii, którzy to przeżyli. Nie zapomnijmy nigdy o Sybirakach, zarówno tych, którzy są wśród nas, jak i o tych, których już nie ma. I pamiętajmy, że oni przetrwali dla nas. Nie dali zginąć polskości, abyśmy my mogli czuć się dzisiaj Polakami. Pamiętajmy o słowach biskupa Józefa Gawlina, który powiedział: twardy jest ten naród polski, a najpiękniejsze swoje zalety wykazał na wygnaniu. Kiedy siedziałam, słuchając waszych wypowiedzi, to tak jakbyście to wy przeżyli. Ja od nowa to wszystko przeżywałam, jako dziecko. Widziałam, co się dzieje, że ta moja mama, ona odejmuje od ust dosłownie kęski chleba, żebyśmy mogli przetrwać, przeżyć, ale ona też słaba była. Więc naprawdę bardzo się cieszę, że wasza szkoła właśnie nosi to imię. A jeszcze wracając do wczorajszej mszy, ksiądz zadał pytanie młodzieży, czy dzieciom właściwie, a skądże dzieci miały wiedzieć, co to jest Syberia? Tutaj państwo będą jeszcze rozmawiali, bo ja tutaj prosiłam o przyjście, nie tylko ja będę mówiła. Syberia. Wiadomo, że Syberia to dla nas, Sybir, dla nas Syberia to jest śmierć, głód, chłód, nędza, upokorzenie i w ogóle wiele przykrych przeżyć. Ale wiadomo, że Sybir, Syberia to jest Syberia, właściwie to jest zesłanie, a Syberia to geograficzna kraina. Jeszcze będąc w kościele, od razu spojrzałam na ten ołtarz. Pierwsze kroki, które skierowali Sybiracy, którzy przybyli na tę ziemię, skierowali do kościoła, dziękując Matce Najświętszej Panu Bogu za to, że przetrwali. Co prawda dużo zostało na obcej ziemi, na tej nieludzkiej ziemi, jak to mówimy, ale ci, którzy przybyli, dziękowali Bogu właśnie za to, że przybyli. Między innymi ja również, bo ja już od 1949 roku byłam tutaj na tej ziemi borosowieckiej. Bo w tym roku obchodzimy 70. rocznicę w ogóle osadnictwa na tej ziemi, na ziemi borosowieckiej. Nie tylko samym Bolesławcu, ale również i na terenie powiatu borosowieckiego. Przybyło tak dużo ludzi, którzy nie ujawniali się, byli pochłonięci tym, żeby jak najszybciej dzieci szkoły skończyć. A dorośli podjęli się pracy do odbudowy tego odbudowania, bo Wolfsburg również był zniszczony, jak wiele innych miast. I ja to wszystko pamiętam. I
jeżeli będziecie chcieli jakieś pytania zadawać, to Państwo również przybyli. Proszę bardzo. Ja dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz, bo naprawdę przeżyłam dzisiaj, słuchając waszych wierszy, pieśni, to od nowa. Z miast kresowych, wschodnich osady wsi, z rezydencji białych korków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy Kasi, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt. Z insurekcji kościuszkowskich z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajgę, stepy, plątaniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż cud nad Wisłą darował nam Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud z podbiegu na północnego, przez Lubiankę, przez katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolno Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, przed zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolno Polskę raczył wrócić.